3 dni temu mój mąż zwrócił mi uwagę na pewien grzech. A mianowicie na to, że mówię i myślę źle o człowieku, o którym się źle wypowiadam. I zaczęłam się nad tym zastanawiać i badać moje serce. I zobaczyłam, że widzę grzech i zwracam na niego uwagę u innych ludzi, ale nie widzę tego u siebie. I pomyślałam sobie, koniec z tym, tak więcej nie będzie. I tej samej nocy, to było 3 dni temu, miałam sen. I śniło mi się, to był straszny sen i taki naprawdę bardzo realny, że biorą mnie za prawą rękę, którą palcem pokazywałam ten grzech u innego człowieka, owijają w srebrne aluminium i palą żywcem. Strasznie się darłam. Stałam tak nad sobą i widziałam, jak najpierw spalono moją rękę, a potem moją głowę. I widziałam takie zwęglone zwłoki. I srebro symbolizuje pokutę. A tak jak stałam i patrzyłam na siebie, pomimo tego strasznego obrazu, to było mi lekko. I wiedziałam, że stało się coś dobrego w sumie. Byłam przestraszona, bo strasznie się darłam w tym śnie, ale było mi lekko. I obudziłam się o 5 rano i wstałam i zaczęłam się modlić. Duchu Święty, co to jest? I otworzyłam sobie list do Rzymian, w którym Paweł powiedział, jak patrzeć i jak traktować braci i siostry w Chrystusie i innych ludzi też. I powiedział, żeby nie patrzeć na tych, co jeżynę jadają, bo czy stoją, czy leżą, pańscy są. I zaczęłam jeszcze bardziej pokutować. Zdałam sobie z tego sprawę, gdzie były uchybienia w mojej duszy. I powiedziałam sobie tak, Ojcze, ja nie będę mówić nawet źle o aktorach i aktorkach, kiedy wszyscy o nich źle gadają. Bo dotyczy się każdego człowieka. I spokutowałam z każdej złej myśli, która przychodziła potem do mnie. Mówiłam, w ogóle to nie moja sprawa, nie będę tym rozmyślać, to jest grzech. I dzisiaj podczas uwielbienia widziałam takie drewniane nogi i ręce, tak jak mają lalki, manekiny. I tak rozcinałam je piłą na pół i rozkładałam na 2 kubki. Potem te zdrewniałe nogi i ręce poskładałam do kupy, rozpaliłam ogień i jak ten ogień płonął, to weszłam w niego. I zaczęłam się cała palić. I Bóg powiedział do mnie, że żeby płonąć i żeby być ogniem, to musisz się spalić. Spalić się w modlitwie, spalić się na uwielbieniu, spalić wszystkie zachcianki swojej duszy, wszystkie schematy, przyzwyczajenia. Nie tylko grzech, ale też te rzeczy, które wydają nam się moralne z naszego ludzkiego punktu widzenia. Bo Bóg powiedział, że jeżeli chcę być prawdziwym Jego uczniem, to muszę wyrzec się sama siebie. Moich pragnień, moich myśli. I muszę mieć w nienawiści ojca, matkę, męża, dlatego że on musi być na pierwszym miejscu. A przez ostatni czas nie był na pierwszym miejscu w moim życiu. I to, że przed grzech, i to, że zatwardziło się moje serce, i to, że zaczęłam źle myśleć i mówić o drugim człowieku, wynikało z rwanej modlitwy, rwanej relacji z Bogiem. Przestałam widzieć to. Aż przyszedł człowiek i przez człowieka powiedział do mnie Bóg, co robię źle. I to świadectwo wam składam, że żeby płonąć, musisz być ogniem, czyli spalić wszystko. Amen.